Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nadszedł ten czas, że będziemy po prostu zalewać tutaj beton. Już gruszka jest, wszystko jest zamówione. Dzisiaj przyjedzie około godziny 12, także mam jeszcze trochę czasu. Muszę tutaj założyć deskę. Tutaj rozmieścić rurki, żeby to można było po rurkach wszystko ściągnąć. Wczoraj tutaj jeszcze dokuwałem kawałek tutaj fundamentu z garażu, bo tutaj takie wystawały zadziory. No i co? I wstępnie jest to trochę ubite. Jeszcze muszę sobie tutaj przelecieć szybko to raz ubijarką. Pożyczyłem tutaj od szwagra Waldka niwelator. Na pewno ogląda odcinek, także pozdrawiamy go. Pomierzę sobie, żeby to było równiutko i później no, folię rozłożę, rurki, jak wspominałem, jakieś zbrojenie, tam jakieś siatki, druty, coś tam się wrzuci, żeby to wiadomo było mocniejsze. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Ogólnie wylewki tak wyliczyliśmy, że będzie jakieś 13 cm, miejscami do 15, bo wiadomo, gdzieś jeszcze trochę jest nierówno, by trzeba było trochę dosypać jeszcze żwiru i zagęścić, ale to tam nie zaszkodzi, jak będzie gdzieniegdzie grubiej. Ale ogólnie średnia będzie, no ogólnie 13 cm wylewki będzie beton B25. Także co, ja zbieram graty i ubijam to i działam, bo muszę się wyrobić, bo beton nie będzie czekał. A przyjedzie pompa gruszka, ogólnie około tutaj, nie wiem, 11 metrów sześciennych betonu wejdzie. Tyle zamówiłem. 10,5 wejdzie, tam 10, a zamówiłem o jeden więcej, żeby w razie czego był zapas, jak coś to się tam gdzieś wyleje, także nie ma problemu. Tam musiałem zagrodzić, żeby tutaj kury nie przychodziły. I co, działam, załączam tą, załączam ubijarkę i jadę z tematem. No mamy już to ubite, teraz musimy rozstawić przyrząd pomiarniczy. Coś takiego, żeby to w miarę równo było. Tak. Tak. O, coś takiego. Można jeszcze to wyżej wziąć. Tak w miarę, żeby było to równo, bo i tak to poziomuje. Tak to poziomuje. Bić. Plus minus, teraz załączamy. To nam zacznie rzucać. Ustawia teraz. Kalibruje, znaczy się. Kalibruje. Zaraz będzie rzucało. Teraz już rzuca. Teraz już rzuca dany poziom. Tu mamy laskę taką. Mamy taką laskę. I co? Ja chcę zrobić poziom, coś takiego na tym. O! Łapię. Tutaj jest jakby poziom. Żeby złapać poziom, to muszę teraz rozsunąć tamtą. Zmierzyć to o tak. I skręcić. Teraz mamy niby 13 cm, bo to dwie cegły pokazują.
13 cm. A żeby zrobić na 12, to muszę to przekręcić tutaj na 31. O. I teraz mam to jakby obniżenie o 1 cm na cegle. I sobie chodzę sobie i sobie ustawiam, o. I jest. Ciach. 12. Dobra. Co mi potrzeba? Potrzeba mi tutaj, ile jest? 'Chcę teraz ustawić tą deskę w poziomie, czyli to musi na razie zostać. To musi na razie zostać. Wyłączam to. Spróbuję tą deskę jakoś ustawić. Mam na razie punkt. Już punkt mam tak jakby złapany. Tu się raczej nic nie powinno dziać. Wyłączam, żeby bateria się nie czerpała. I teraz sobie spróbuję tą deskę obsadzić. Tak, żeby już tutaj był tak jakby ten poziom zrobiony. Jak już zrobię deski, to wtedy dopiero będę mógł rurki wkładać. Wtedy będę folię mógł rozłożyć na całym i dopiero rurki poukładać i jakieś tam zbrojenie, coś tam cuda. Czyli biorę się za montaż tej deski. Jak ją zamontuję, to wam pokażę, jak to będzie. O, jestem ja, beton przyjechał. Cały brudny, bo samochód robię. Bo do wyjazd do Wrocławia mam do pracy, no i niestety weekendami tylko będę, ale będą odcinki, może się przekonacie, gdzie i jak. No i tak, no rok już wyszedł, dwie gruszki, 11 metrów betonu. Gruba akcja. No, trzeba było słupek wyciąć. Ale dało radę. Spokojnie, roki. Tego co trzeba by sam to wygrywa. No. Podwórki betonowe. Cześć! Cześć! 11 metrów Stachu wyliczył, bo przygotował. Ten pies to... Zamknij go. Chodź, Roki, chodź! Chodź, zamknij, chodź! Chodź! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Chodź, no chodź. Chodź, chodź, chodź tu. Właś. Idź tam najwyżej do mojej mamy, co weźmiesz gumę. Dobra. Idę po kapcie. Na robotę, gruchę rozkładamy i działamy. Nakładamy buty robocze. Weszł. Idź. O. Dobra. Ty, jakie świeże te laczki. Sportowe. Dawaj łopatę. Masz. Teraz sprawdź, jak można to wciągnąć. Kameren. Widziałeś, jakie mam lakierki? Zobacz, jak siedzą, kurde. Nowy szyk mody, trochę... Weterynarz. Na styk. Nasmorować i, i z dziuba ma zawozić. Dobra, i co? Wystawi poza gruszkę, tak? Pomiędzy drzewa się zmieści akurat. Między drzewa. No to będzie fajnie. Dwie są! Grabki są! No i jest! Leci. Zaprawa leci. Dawaj bliżej, bliżej to. Nie da rady? Dawaj łopatę. Łopatą, Piotruś, a nie. Kurwa, pryska po mordzie. Rozgarnuj, to ona będzie... Pływać. Gdzieś pływać po tym całym, nie? Tak.
Jest, jest. No to czaszkę na jemę. Nie zostało ponad metr. Tutaj jest więcej 30 pokarkowej. Tutaj jest. Idzie. Tu jest mniej. Patrzę taką. Mam w domu. No bo deski. Bierzemy. Pokaż kurwa panie pija. Jedziemy. Jedziemy, Stachu, do rytmu, czacz, albo salsa. Jeszcze trzeba nogi do tego umyć. To się umyje, najwyżej później. Czekaj, bo mi się wyssało. Zobacz, no i już. Dobra. Przerywa chwilę. Może być problem z zdjęciem. Się włoży, to się ściągnie jeszcze raz ją tutaj po tym, już. Co? Normalnie. Dobra, gdzie jest łopata? Gdzie? Opa. Idzie moment. Takie powierzchnie to momentalnie. Jak już ma jakąś miarę na przykład. Ale wiem, że ma przykład tą gęstnię. No. No to jest ciężko. Zacznij rozłożyć. Jak doleje wody do betonu, to go osłabi. Jak osłabić, jak on ma kurwa 25 krótki urządzą na 34, to kurwa. No. Znaczy to u nas to nie. No. No wiesz, no, są znawcy, co się lepiej znają. Nie wiesz jak to jest. Znają. No to kurde, to ile to jest? Bo na początku to montowałem kurwa inspektor. Taki jak jest brusko, taki jest. No i elegancko. Te chłopaki chciał się zajebać, ale później jak już wiesz. Jeden już klient odjeżdża. Tutaj operator składa rurę. Taka pompka. Co? Jest tak czasami ludzi, że wiesz, pojedziesz. Nie mam odpalić wjechać. Trzeba przez po co wsiada wjeżdżać. Dobrze jest. Co? Zalany, nie, ile? Pół... 40 minut i zalany, wylany beton jeszcze trzeba. 40 minut było? No gdzieś tak. Która jest godzina? Piotruś, zobacz. Po 12 gdzieś zaczęliśmy. No to 40 minut dla niej było. No, gruszka się składa. Zobaczcie jak fajnie to wygląda. Co jest panie celebryta? Taki celebryta.
Przetarłeś to oko, czy nie? Godzinę później. Jeszcze nie zmierzony. Jest, dobrze. Proszę Państwa, zalane, idziemy teraz dokończyć. Patrzcie, jakie Nike. Bierz kwiatki, Irwi, no co? Nie, jakie kwiatki. No jakie, kurwa, co? Kurde! Bo mi Nike'a zepsuje. Nike'u, robi kwiatki. Komu? Kurwa. Co on tu kombinuje? Co on tu kombinuje? Awiony, a jeszcze nieskończone, hej! Ale jeszcze nieskończone! Panie! On już wianę chce stawiać, jak jeszcze nie zalano. Ale jeszcze jest skończona robota! To nie skończona, no ja jeszcze... Jeszcze trzeba iść dorobić! Ten to jest, kurde, agent. Jeszcze nie skończone, a już stawia kwiatki. Nie, wszystko jest gotowe. To gdzie ta flacha? Bo trzeba wypić teraz, nie? To mnie z inwestor. I powiąkowanie. No mówiłem ci, po co ten wianek? Po co ten wianek? Posadzka się świeci. Jest dobrze. Stachu driver. Poszedł. Dobrze, że się zachował z tą taczką. Ma się uprawnienia na taczkę. Na wózek widłowy też. Na sownicę. No. Na to nie spieszy, bo pan. Może robić przy takich rzeczach. Garniemy trochę na zmiar. No najpierw. No i co, tutaj wyrównać i siaber, tira siabru. Od roca przywieź bitką, wiesz, przyczepką, trochę się. I rozrównać i albo jąby te od wujka Bogusia. Albo beton jeszcze raz. Albo beton. Teraz to prosto. Te supek to zrobisz taką bramę jedną wielką, żeby się otwierała. Supek już zostawisz. Nie będzie problemu. Lanie zakończone. Rurki pomyte. Raki już wyszedł. Teraz kury nie będą mogły wejść, przez jeden dzień przynajmniej, żeby nie zagęściły betonu. Tu jeszcze resztka. Resztkę betonu będzie trzeba przewieźć. I co? Głowem to podlam. Będzie. Kurde, było lane tutaj, przecież to jest ubite, to tu nie siądzie. No. Rozgarnąć, dolać. Tak, żegnamy się na odcinku. Żegnam się, już nie mam siły. Nie gadaj. A gdzie tam jeszcze? Nie ma tragedii. Rączki u doktora, kurde. Tak, rączki doktora, żegnamy się i do następnego odcinka. Nie wiem co dalej, bo bagno w polu. 200 litrów wody. No bagno. Bagno. Będziemy robić bagno. Będziemy ryż siać. Będziemy siać ryż, bo tyle wody jest. Mnie za domem wszystko pływa. Tak. Dobra, to nara. Dobra.